Cześć, witajcie. To my, customowi, Frodo i Deseo. Hejka, moi drodzy. Tak, nasz custom. Odrodzenie? Chyba tak. Dobra, jakoś tak. Nie będziemy tutaj po angielsku kaleczyć. No i mamy skarabeuszka. No i co, jedziemy z koksem? Dokładnie. Jak mnie to męczy, że tu jest tak, słuchaj... Jak jest? Ciemno. No wiesz co, no to jest jedyny taki bardzo duży minus tego customu. Tak. Bardzo jest mnie to okropnie denerwuje. Ciemno. I mnie to tak... Ale tak naprawdę od samego początku praktycznie tak było. Nie wyobrażam sobie tutaj zwykłych flar, także chyba autor dobrze wiedział, no, wiedział, że... No wiedział, po prostu nastawił się już tutaj tak, na to, że... Tak, o to chodzi. O, i mamy gwiazdy. No super, fajnie, tylko że chciałabym mieć jakieś kolby naboje, wiesz? Maria, ja tu zwykłymi, a jest, mamy coś jeszcze? Nie, no kapa. A czekaj, a ten drugi, o, 24 mam tych niebieskich jeszcze, dobra. Masz jeszcze może niebieskie w shotgunie? Zaraz zobaczę. Na razie troszkę, miałam tylko 60 ZUS i spróbuję ją wykończyć tym, bo jak tak będzie przy każdej gwiazdce, to no jeszcze będziemy mieli sporo w takim razie tych harpi. Wiesz, o co chodzi? Ale powiem ci, ja wpakuję cały magazynek, o co chodzi? Naprawdę? Co ty gadasz? Jezus, jak ona jest do pokonania, nie wiem, bardzo dużo straciłem naboi. Paranoja jakaś. Nie no, strasznie mnie żre w ogóle ona. To trzeba uważać, bo one zatruwają, no nie? Potrafią zatruć. Nie mam już tylko tak mało apteczek. Zaczyna być ciężko. Tutaj między tymi filarami coś jest? Z drugiej strony? Zabiłaś ją? Nie. Jadę ze zwykłych. A ze zwykłych? Czyli nie masz niebieskich już? Nie, po prostu mówię, chcę tak pooszczędzić. A czy tak, mam czerwonych jedną, a jak będą cztery gwiazdki, bo nam cztery są potrzebne, cztery chyba, tak? Tam do tego kolumny, cztery były? Tak, cztery, tak, cztery. No. No. No to jak przy każdym będzie harpia, no to... Pozdro. Pozdro. Dobra. To chcę trochę sobie te... Nie mam tylko jeden nabój. Co robimy z tą pochodnią tutaj? Co sobie przynieśliśmy ją? Ja jej tu nie przyniosłam. Nie masz jej. Znaczy tu. Przy tym jest, no, przy. No, przy wejściu. Ale ja jej chyba nie biorę. Dobra, walić. Walę tą pochodnię. Najwyżej będziemy się wracać. I tak musimy przecież zejść iść ten. No bez sensu, no i po co mamy ją brać? Nikt nie czaje. Nie wiem. Bo na to przecież wiesz. Musimy tak, zeskoczyć na dół, iść do teraz tego drugiego pomieszczenia, tak? Tak, idziemy. Do tych teraz drzwi, bo teraz mamy tego skarabeusza, więc naprzeciwko, no. Jakiego grzyba walić tu? A tu były jeszcze jakieś takie inne pomieszczenia? Nie. Bo tylko są dwa naprzeciwko, gdzie jest jeszcze jakieś pomieszczenie. No i jeszcze nas nie było tam w tej jaskini, czy co to tam jest, nie? Pamiętasz? No może. No przecież od tych drzwi jednych, drugich, no to jeszcze mamy tą jaskinię, tak co mówiliśmy. Tam się pływało, sekret był, aha, tam był taki no, obóz dobra, jakby. Pamiętam to. No, a myśmy tam tak naprawdę nie byli jeszcze. To tam coś, dobra. No nie, no! Co tam robisz? Dało. Co ty tam robisz? Ja mam ochotę już to wyłączyć. To dopiero zaczęła już. Po prostu wyłączamy. Ale ty wiesz, że mnie ten custom denerwuje. Zobacz, ładny był Coyote Creek, a mam ci przypomnieć, jakie jest twoje zdanie na temat dwójki? No, nie trzeba mi mówić, ja wiem. To jest najgorszy mój custom. No. A generalnie jest bardzo ładnym, dostał ode mnie wysoką ocenę. No to tutaj jest podobnie. Bardzo mnie denerwuje ten custom. Dobrze, rozumiem. Czy tutaj będzie znowu ta harpia? Boże, no wygląda takie będzie. Same jest pomieszczenie. Na bank będzie, ja no, a ja nie mam naboi, no dajże tak. Spokój. Mm-hmm. No teraz to już w ogóle z samych takich. Najgorsze, że ja... Apteczka. Najgorsze, że z tymi apteczkami kiepsko no jest. No i czemu nie dajesz skarabeusza, bo nie rozumiem. No. Przecież w nią trzeba strasznie dużo wpakować, kurde. A jak tam z tymi wybuchowymi jeszcze zobaczę? Jak będzie jeszcze coś do pokonania? Nie wiem. Nie, to jest nieskończona, to jest niekończąca się opowieść. Głupie to jest, wiesz? Ty nie masz już też nic na boi, nie?
Nie, no mam 7 z shotguna niebieskie. Niebieskie. Nie mam jednego. Nie mam jeden z shotguna, wiesz? Dobra, wydłubuję to, pierdziele. Patrzę tutaj jeszcze między tymi filarami, wiesz, po bokach. Może jakieś znajdźki. Kurde, naprawdę. Bo ja nie mam apteczki, jeżeli to tak będzie, to... Żadnej nie masz? Co? 4 małe. No to jak nie masz żadnej? No to jest apteczkę. Mało, no co to 4? Nic nie dają więcej. Boję się, że wiesz, będzie przypał. To 4 małe. Prawda. I ty mówisz, żeby pójść do jakiejś... Aha, tam takiej jaskini. Dobra, chyba wiem. Że niby tu. No tak, tutaj nawet jest, wiesz co, latarnia się pali. W sensie lampa się pali. Więc może... Wydupuje. Rzeczywiście, no to jest... tylko tam możemy ewentualnie płynąć. Znaczy, no nie trzeba płynąć, tutaj po prostu... O, shotgun jest. No to na boju. Takie namioty, one tutaj były, te namioty? Czy oni właśnie tutaj rozbili ten obóz? Chyba, pan... Dobra, to nie jest wiem, tutaj. Albo mieli, albo nie, nie wiem. No bo nie tutaj tu są naboje do shotguna, więc warto tutaj. No idę. Jest jeszcze taka jaskinia. I apteczka mała, dobra, to mam 5, okej. Okay. To dobrze, a tu? Tu jeszcze... Wow. A oni tam są, rozumiem, tak? Jeden jest jakiś tutaj w jaskini. Gościu. I zostawił naboje do uzików, więc też warto. Obok tych namiotów zaraz, nie? Czekaj, rozglądam się, widzę namioty są. I tu są aż 3 skrzynie do rozbicia. Skrzynie, w tych skrzyniach widzę, że są. Mhm. Są właśnie znajdźki w każdej. Tak, tu jest shotgun. Tam w jednej tej troszkę takiej jaskini obok, tam jest też taka lampa, no to gościu tam jest i on ma uziki. Tutaj były takie... Tam drzwi są otwarte, widzę, że się wkłada też klucz, a my mamy tam jeszcze jeden klucz? Mamy 3 klucze? No tutaj jest jakiś klucz. Tak, tu też pasuje ten klucz. Mamy, dobra. Do tej świątyni. No dobra, ale to będzie trzecie. No, on mnie zło i tak, że to się... Tutaj też jest harpia. Zwariuje zaraz. Mhm. No, tylko że ja nie wezmę tych naboi. Czemu? No bo ja tak w trójkącie. O, dobra, udało się. No bo jak on padł, to się gdzieś tam zbaczył, nie? No kurde, serio? No ale... Wzięłam, udało się. No i co, znowu harpia? Nie, tu idę gdzieś jakieś do góry wejścia tu są. Myślałam, no ale my gwiazdki potrzebujemy. Nie, tu jest jakieś wejście do góry. My tu byliśmy? Już nie pamiętam. Tam jest jeszcze jakaś jaskinia. Nie no, ale włożyłeś ten klucz? Tak. Można przejść. Jak mogliśmy być? Nie mogliśmy być przecież. Nie. A jak się level kończył, to myśmy tutaj nie wchodzili czasem? Ja już nie pamiętam. To było. Jakieś przepaście są. Zapiszę, bo nie wiem, gdzie tu skakać. Kurde. Przepaście, no przepaście. Może taką na YOLO. Będzie co będzie. Właśnie. Co, no ja tego nie pamiętam. Ja też nie. Dobra. Może wymyślam. O Jezu, spadłem gdzieś. No idzie teraz? Jak jest taka ciemnica? Boże, czemu to musi być takie ciemne? No, bardzo. No tam na dole to nic nie ma chyba, nie? Aha, tu łapkowane jest, tak? No? A nie łapkowane. Wiem. Nie, ja skoczyłem przed siebie. Łapkowane? Może. No to chyba ja wcale nie musiałam tu iść na łapkowanym. Ja skoczyłem przed siebie. I masz takie wielkie dwa... Dwa posągi takie, no. Posągi. Zabiłem teraz tutaj te... O Jezu, czekaj, bo to też jest jakieś... Co to jest? Jakaś zagadka? Pomieszczenie? Co to jest? To jest jakiś przycisk. Oho! Hieroglify świecące. There is information here. Chapel, tak, to kaplica. Chapel,
No i jakaś historia tutaj, tak? Mhm. Ale tu dookoła są te same symbole, co tam, to ja nie wiem, czy nie będzie gwiazdki, wiesz? Jest gwiazdka, widzę. Tak, że oni rozszyfrowali system czterech gwiazd, które zostały, ten system został odkryty w XX wieku. Aha. Jakby wcześniej Atlantydzi mieli duże powiązanie z tym systemem, czyli na Atlantydzie ci ludzie chyba to wymyślili, tak mi się wydaje. No jest gwiazdka, już widzę. No wiem. Ubijasz? Ubijam Indianina. Ja muszę sobie teraz wybrać, co ja tam zabrałam sobie za naboje. Shotguny. No ale przecież brałam shotgun, a to pewnie czerwone były, tak? Choose ammo. O, 42. Wow! Wow! Ale jest dziwne. Jest, spadła. Kurde. No mówię. Ile trzeba było shotguna wcisnąć w to? No dobra, no to ale co teraz przecież? No właśnie, jeszcze co teraz? Gwiazdka. Gdzie jedna gwiazdka mogłaby być? Czy to było jeszcze jakieś inne przejścia? Wiesz co, ja pamiętam, no tam że obok jeszcze tego było, gościa. Że jeszcze tutaj, gdzie jest, był ten kampus, ten kampus. No wiesz, o co mi chodzi, ten, to co gdzie oni sobie te namioty? Namioty zrobili, to tam była woda i tam się nurkowało. My żeśmy tak, jedno było takie miejsce z sekretem i gdzieś pamiętam, że było można wypłynąć na taką wysepkę i tam były takie jakby drzwi na łom. I myśmy tam nie poszli. Jeżeli jesteś w pobliżu, to mógłbyś popływać, bo ja dopiero wracam. Tak naprawdę. Staram się też zajarzyć, o czym mówisz, ale... No tam, gdzie są namioty, to za tak, gdzieś tam, no, aha. No bo tam, gdzie też ubijaliśmy przed chwilką tego kolesia, to tam też jest takie drzwi. Aha, tutaj łapkowane. I one są zamknięte. Tak jakby dalsze przejście było tam obok tego, co teraz właśnie kolesia zabiliśmy, co on u Ziki zostawił. No ale jest zamknięte, tak? No właśnie, to nie wiem, czy czasem może gdzieś jest jakaś dźwignia, czy podwodne coś. No to dobrze, ja zobaczę w wodzie, czy, bo ja kojarzę, że były chyba drzwi na... Chyba, żeśmy te drzwi robili, a ja już tego po prostu nie pamiętam, bo też tak może być. Ale ja nie pamiętam, żebyśmy tu z łomem wracali. No są tam te drzwi, ale one są zamknięte. Zamknięte? Tak, zamknięte właśnie, widzę z daleka. A tutaj jest to takie wpłynięcie, o czym ty mówisz. I nie da się ich łomem otworzyć? Nie. Znaczy, no nie wiem, tamte to za duże, to są kratka. Nie, ja tu... tutaj widzę takie drzwi, o to mi się rozchodzi. Czekaj, ja sobie sprawdzę, bo to wygląda jakby to było na łom. Oczywiście, że to jest na łom. Takie z buźką? Tak. Byleby to nie był sekret, ja chcę gwiazdkę. No jakieś pływane. Aha, jesteśmy po drugiej stronie tej kratki. No właśnie o tą kratkę mi chodziło. A, no, widzisz. Kurde, tu. Dobra, pływanko. Pływanko albo skakanko. Czemu? Nie, tutaj... O Jezu, można pływać? Nie, znaczy można, ale można. Dziwnie mnie znosi jakoś. A, bo może właśnie jest... Tak, dobra, to trzeba skakać, okej. No bo prąd jest. Prądy są, tak? No, są prądy chyba, tak. No to trzeba skakać. Ale w wodzie by się trzeba było też rozglądać, czy wiesz, czegoś nie ma. Właśnie. Jakiegoś sekretu. Sekretu. To nie manki? A. Nie wiem, na razie nic nie widzę. Manki gdzieś masz? No manki są. O, właśnie faluje mi, słuchaj, ściany i podłoga mi falują, razem z wodą, wiesz? O, patrzcie, jak ładnie. Jak ładnie. Bagi jakieś? No. Ja tu dziś idę, nie wiem, czy to... Mam tędy? To jest manki?
Bo jakąś świątynię mam przed sobą. Manki? Nie, no, takie manki miałem, no. To ja jakoś gdzieś dalej idę, to chyba jeszcze, to chyba, już jesteś daleko. Chyba, że tu manki, dobra. Takie rośliny z wysadą, rośliny, tak? no dobra, mam. Mam to. O Jezu, gdzieś tu się wcisnąłem, to nie jest dobry pomysł. Boziu, co ja tu robię? O Jezu, przeniknąłem przez, wielki ten, o Jezu, jaki bug. Przez wielki posąg przeniknąłem jakoś. To w sumie tutaj w tej świątyni jest podobny taki przycisk, co tam. Ja tutaj, ja widzę jakąś paszparkę w wodzie, ale ja nie chcę tam wskakiwać. Właśnie jak zeszłam z tego manki. Tak? Nie chcę na razie wskakiwać, bo ja się boję, że mnie ten prąd, wiesz, w tamtą stronę. Zobaczę na razie, co jest dalej. Najwyżej jakbyśmy się wracali, to... No, historia. Właśnie jak z manki się zaskakuje, no. To od razu to widać, taką szparkę. A tutaj jak skoczę do wody, to mnie zniesie gdzieś? Tutaj, gdzie są te dwa posągi? No wiesz co, nie próbowałem. Jakoś czyli przez szedłeś posągi. Cały czas... Okej, szedłeś cały czas tym. No dobrze. No i oczywiście kolejna harpia, nie? O nie! A to tu można było. Ale mnie zdzieliła. Zginę tutaj marnie, Boże. Ona mnie tutaj tak łoi, że to po prostu te apteczki, no to jest jakaś paranoja. Gdzie ona jest? No bo o tych Atlantydach, tak? Tak ładnie jest poprowadzona ta historia, fakt faktem. Ma to takie, wiesz, ręce i nogi, tak? Boże, no nie zabije tej. Nie zmienia to faktu, że... Że jest harpia. Że jest ciemno. No to też. To ewentualnie teraz jak się wracamy, to moglibyśmy wskoczyć do tej wody. Tak, no i tam była, mówię ci, ta... Tak. No niby tutaj nie znosi, więc mogliśmy tutaj, gdzie te posągi, wskoczyć. No ale kto to wiedział? No ja wskoczyłam, w sensie spadłam, bo nie doskoczyłam tam, wiesz? No tutaj płynę, dobra, co ty mówisz gdzieś... O, dobra, widzę jakąś lukę. Dobra, jest. Taka tylko... bardzo wąziutka była. Bardzo chyba, wąziutka, wiesz? No coś tu jest. I co tylko... tam jest? Płynę tutaj. Płynę. Spłynę dalej i jest jakieś wypłynięcie i jest sekret. A, no to okay. No, kolejny dziennik. Jak teraz wziąłeś, ile mamy sekretów? Sprawdzam. I stickę. Jest to 15 na 18, bardzo ładnie. O kurde, fajnie. No, 3 sekrety. Ominąć, grając pierwszy raz, to jest... On znosi mnie tu znowu. Myślę, że dobry wynik. A co ty myślisz, że to już... O nie! Nie, no wiesz, zobaczymy, nie? Tego będzie. Gdzie ta szpara? Już teraz jej nie widzę? A widzę ją. Nie! Ty się ten cofaj! Co ty... Nie, no weź, ja nie chcę takich bugów, dajcie spokój. No jakie to się odechciewa grać. Że nie mogę tam wpłynąć, jakby ona jakby zaskakiwała cały czas z góry. Nad tą dziurą, czaisz to? Walczę z prądem na przykład, nie? No. I ona co chwilę jakby z góry spadała. Bez sensu, daj spokój, nienawidzę czegoś takiego. The World of Capella was once World of the... Dalej historia tej, tej świątyni. No i dobra, mamy 4 gwiazdki w takim razie. No dobrze, w takim razie idziemy do tych planet tam. W końcu. Ale tutaj było to pływanie po drodze i tu powinniśmy wypłynąć zaraz obok tej świątyni, tak? Tak, dobra. Nie, jeszcze się stąd nie wydostałam, także... No, ja dopiero wtryniam gwiazdki, więc spoko. Mnie tam jeszcze nawet nie ma. A, teraz muszę stąd wypłynąć jakoś.
A tą wodą dało się płynąć do tej głównej tam sali, gdzie te gwiazdki? Chyba dało tak, się, tak? Tak, właśnie, no. W lewo chyba, od tak? Od razu w lewo, no. To właśnie tak o tym wspomniałem. A żeby cokolwiek, słuchaj, się zadziało, tak? A nie teraz dopiero. Przywtryniłem i dopiero się coś otworzyło. Dopiero przy trzeciej. Więc chyba trzeba mieć wszystkie, no tak, żeby otworzyły się z jednej i z drugiej strony planetki. Jakieś, znaczy nie wiem, jakieś pomieszczenia. Myślałam, że planetki, bo tutaj są koła do stawiania tam planetek, jak w czwórce. Na razie przecież jeszcze zrobię 10-minutówkę moją. Aha, no ja wkładam teraz gwiazdeczki. No bo to mi tak wygląda jak na planetki. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co ty mówisz tutaj? Tu mam nadzieję, jakieś... że będzie. O Jezus, jakieś planetki? Zagadki? Nie, zagadki jakieś widzę, na jakieś symbole widzę, kurde. No to nie. Znowu będziemy się motać. Czekaj, otwieram jakiś łańcuch. Dobra, planetki, no. Dobra, mam jakieś słoneczko, ale zaciula. Miejmy nadzieję, że globus się będzie pojawiał. A, dobrze, masz rację. Mam nadzieję. No, ja mam nadzieję. To by było dobre, bo to, że ja bym chciała, to jest jedno, a to, czy będzie jak w czwórce, to jest do drugie. No bo, słuchaj, są na drzwiach symbole, jakby taka podpowiedź. Jakby żółty do żółtego, czerwony do czerwonego. Ja na pewno takie... w tym świetle coś zobaczę, no właśnie, który jest żółty, a który jest czerwony. No właśnie, ja widzę tylko żółty i czerwony. Chyba, że są jakieś inne kolory, ale no nie, ja widzę tylko takie. Dobra, najpierw jedną stronę otworzyłam, połańcuchowałam, wyciągam te globusy, no bo co? No ja mam jakąś taką żółtą. Też masz jakąś żółtą? Nie wiem, jakieś dziwne. Pcham pomarańczowo, czerwony, nie wiem. Ja pierdzielę, no to pozdro. No te kolory to są, wiesz co, no nie chce mi się komentować, bo to jest tak ciemno, że te padanie tego światła, no nie wiem, to chyba jest... Ja mam jakąś... Nie wiem, co autor miał na myśli, bo te kolory zawsze w tych globusach dla mnie są nieporozumieniem. Mam. Pojawiło się na... Globus? Tak. Znaczy, Boże, ten, co się... Kulka. No. No to jak coś, to mogę ci powiedzieć. Jezu, nie wiem, żebyśmy się nie... No, ale to sobie dam radę, ale nie na przeciwległe, tylko te bardziej przy kratkach pewnie. A... Czy gdzieś po drugiej stronie jakby. No tak jakby to, co wysuwam, to od razu tutaj, przy blisko. A, no, no to tam nie się tam, że nie po drugiej stronie. Po drugiej stronie. O, nie. Też mam, świeci mi się. No to dobra. Ty, ale no, to ja mam może drugą planetę. Tak, no to mam drugą planetę, ale ona jest... Jest taka sama w ogóle jest. To jest taka sama. One są takie same. Ja tu wiewiórki puszczę. Mhm. Nie lubię przesuwania, za długo to trwa. No ale dobrze, że jest ten globusik, wiesz? No wiem, wiem. Całe szczęście. Dobra. I proszę, żeby tutaj... Bo tak wygląda właśnie na rysunku, że żółty do żółtego. Ja mam żółte dwie planety. Chyba, że tak to jest, pada. Pokaż. Tak, no właśnie to dobra. Światło jest takie dziwne, wiesz? I mam żółte. Ja mam dwie czerwone, mam wrażenie, te planety, także... Pokażę zaraz. Różowe bardziej bym powiedziała. Tak, no też mam taką czerwoną, różowa taka, no, czerwona. Mhm. No i te są okej zrobione. Teraz idę do tych tam, gdzie ty. I te żółte. No, to są żółte faktycznie. Nie, to dobrze, że nie było takiej filozofii, wiesz, jakiejś tam. No, tylko tyle, że czas, nie? No. Bo ja pamiętam, że w czwórce to było bardziej jakoś chyba skomplikowane. Tam było więcej tych planet, każda była miała inny kolor. Tak. Trzeba było tam układać je. Według tych symboli na tych drzwiach to jest tak, że żółte mają być razem ze sobą, a tam jest niby pokazane jakby pomarańczowa i brązowa, ale dla mnie one były tego samego koloru, także... Ja tam widziałem czerwone dwie. Ja tak samo. Ja przesuwam. Dalej. No i? Dobra, jest globusik. Ciekawe, co będzie za tymi drzwiami. Artefakt pewnie. Ale to na pewno nie jest jeszcze koniec. Naszym zadaniem było znaleźć, żeby się tu dostać, te trzy klucze, tak?
To było nasze główne zadanie. W tych różnych zakątkach świata znaleźliśmy te klucze. Więc teraz szukamy czego? Tej Pandory całej? Nie wiem. Tak przez te odstępy, jak sobie robimy, to ja potem tracę wątek fabularny kompletnie. Nie pamiętam, o czym to było. Jezu, a propos, widziałeś, jakie zbliża się wydanie filmu Tomb Raider, okładkę w ogóle jedynki z Angeliną. O Jezu, na Blu-rayu i na... O Jezu, jaka piękna okładka. Musisz mi to wysłać. Nie. Wiesz, co jest najlepsze, że ta okładka... To już jest druga taka sytuacja, jaką widzę, z jaką się spotykam. Przepraszam, że znowu nadmieniam kwestię kolorowanki, ale to jest hit. Słuchaj, okładka jest taka, jak zrobiłam jedną stronę w kolorowance. Więc nie ogarniam tego. Tak samo pomysł, słuchajcie. Ja sobie tak sprawdzałam. Pierwszy rysunek w kolorowance miałam w 2018 roku. I jest taka strona, słuchajcie, z tygryskami, z Larą. Ona sobie siedzi na drzewie i kizia takie małe, mizia, pokazywałam ci to chyba. Tak. Kizia małe tygryski. Tak. I wyobraźcie sobie, że wyszła oficjalna kolorwanka, w ogóle później się okazało, że w ogóle, że została mało, już pomijam fakt, że ja sobie wymyślałam kolorwankę, a później nagle czytam, że wyjdzie oficjalna. I jak już wyszła ta oficjalna, ja tak patrzę, przeglądam tą kolorwankę, a słuchajcie, a tam jest Lara na drzewie z panterami. Także podobne pomysły mieli twórcy. Będzie, że wiesz. No, że ale zabrałaś. Ale wiem o tym, że może tak być, ale wiesz. Ja mam daty. Nawet w planach. Ja jak stworzyłam te strony, to nawet w planach nie było oficjalnej kolorowanki, także hello. Ja to mam udowodnione. Tak, żeby hello. Ci nikt nie powiedział, że. No nie. Ja pierdzielę. Na szczęście pliki mają stoi. Daty. Co ty gadasz? O mój Chryste! Czyli bossa mamy? Nie, to ja wybuchowe biorę w takim... O nie! Co on robi? Nie! A co to jest za boss, powiedz? Jezu, coś tak na byka takiego, co tam walił tym młotem w ścianę. Nie w ścianę, w podłogę. Kojarzysz? Takim młotem? No tym młotem tak walił, pamiętasz go? No. No to, i ta muzyczka taka. Taka ciu, ciu. Tak. I on tam i sapie, kuźwa. Wiem, o co chodzi. Ale to ja mam na razie jakieś dzbanki mam. No dobrze, to tam niżej musisz zejść. Czy ja mam jeszcze jakieś naboje? 12 tych. Mój Boziu, no dajcie coś. On ma pasek życia, wiesz? A wiesz, że jestem chyba debilem, bo skoro się okazało, że mam 40 parę naboi z shotguna, to chyba faktycznie nie zmieniałam tych kolorów. No to dobrze, no dobrze. To... No ale męczyłam się z tymi gośćmi chociażby z nurkami, nie? Będziesz miała przynajmniej... Boże, apteczka jak on tu była życie tylko, żre. A gdzie mam iść w ogóle? Nie kumam. Gdzie ty w ogóle polazłeś? No tam na dół. Gdzie na dół? No na dół, bo tam jest zejście na dół. No i są dzbanki i co? Jeszcze dalej? Jeszcze niżej, no. Jest dobra. A czekaj, a może wezmę sobie Explosive, no właśnie, mam 10. No właśnie, chciałabym też. Może to by było jakimś wyjściem. No bo mam cholernie... No, o niego mi chodziło. Boże, jak ona przeładowywuje długo. O mój Boże. Ale czemu ja w ogóle ze zwykłej kuszy go nadupcam? Nie, Boziu. No nie mam już naboju, nie ciul. Ja w ogóle jestem debilem, bo ja ze zwykłej kuszy go zabijam, więc... co ja bym tu mogła na niego użyć? No shotguna mam 20, tylko już nie mam nic. No to Explosive bym wzięła, choose ammo. No właśnie też to zrobiłem, ale już straciłem. Mam jeszcze 90 Uzików. Chodź na tu. No i koniec. No i jeszcze mamy co, mówisz?
Kurszy okay. Mamy jeszcze poison, tak? Poisony. Listy po tych poisonach. A poisony to jak schodzą? Znaczy w sensie, czy życie schodzi mu? No, no trochę mu schodzi. To nawet dobrze mu schodzi. Tak? No tak. To poisona, to wezmę poisona. Dobra, padło to dziadostwo. Poisony weź. Biorę. Dobra, 10 minut zrobię przerwy. Oj, ale to było. No, ładnie mu schodzi. Ładnie, z poisona mu schodzi ładnie. Powiem ale jakoś ci, tak mi się fajnie zatrzymał tu. Kurde. Tak, tak. No nie, jest taki... Na schodach na przykład ja się spróbowałem tak zrobić, żeby można ja tylko było... sobie podskakuję. Co tam jest? Jest jakieś... O, czekaj, idę do góry. Dobra, muszę wziąć apteczkę już teraz. No ja wziąłem też dużo. Mam trzy duże, jedno mało, to teraz będę mieć tylko trzy duże. No to duże masz, ja nie mam żadnej dużej. O ty! Już to będziesz tutaj save'a dawać. O ty! Nie no, teraz to już mnie strasznie zaczął nadupcać. O, dobra, zginął. To już mam dwie duże tylko. Wiesz? Rozumiem. To tu jest jakaś teraz dźwignia, teraz jest to jakiś ale... szał pod koniec po prostu. A do czego ta dźwignia? Co one robią, te dźwignie? Dobra, ale co teraz w takim razie? Zabiłaś go? Tak. To wiesz co, tutaj są te gwiazdki, to jest drabina. To jest drabinka. Mhm, wchodzę no. na górę i jest obojętnie dźwignia. Z której strony? No byłem najpierw, jak się tu wchodzi, to po prawej. A teraz idę na lewo zobaczyć, czy to jest to samo. Tak, czyli okay, nie ma znaczenia. Tak. Mhm. Ej, a nie, jest portal. Nie, bo tak sobie pomyślałem, że mogliśmy to zrobić na początku, chociaż chyba się nie dałoby wejść na drabinę. Wow. Tego nie wiem. Boże. O kurde, tu jest dźwignia. My się tu gubimy. Jezu, ja mam browara i znowu nie otwieram go na nagraniu. No pięknie. Tak nie może być. Znowu? Wiesz co, teraz jest jakieś czeskie. Ale cholera wie, co i to co, po drugiej czeskie. Stronie też jeszcze muszę iść, tak? Z jednej i z drugiej strony dźwignia? Tak, po drugiej stronie. Mhm. Muzykę głośno dałem, ale lubię ją. Jakieś portale. Kropnie ciemna, ciemna ta, no, lokacja znowu. No, ale zakończymy, nie schodzimy tam, nie? Mhm. Czy zszedłeś już? Mhm. Zakończymy ten odcinek, myślę. Pokaż ręce. Dobrze, tak możemy zrobić, tylko chciałbym, chociaż zejść tutaj, gdzie walczyliśmy z nim, bo jestem gdzieś dźwignia, ale nie chcę. Chcę być tu. No ja stoję sobie przed portalem. No, kończył się cutscene. Dobrze, poczekam, to ja sobie łyknę. O, chudę, gorzkie. Może być. Przeraża mnie wielkość tego pomieszczenia. No i cholerę znowu ciemne to jest. Ej, jedź tak. Zmniejszę to na górze. Pukałem się totalnie, słuchajcie, mam tylko dwie małe apteczki, więc jak coś, to jest, dajesz mi save'a, bo ja... Ja mam dwie duże. Tylko i wyłącznie. Chciałbym zobaczyć, czy ja mam coś z shotguna. Ja mówiłam, że to ty dasz mi save'a. Dobra, to nie schodzimy tam, zatrzymujemy się w tym tak. miejscu. Dziękujemy wam Dziękujemy serdecznie bardzo. Za dzisiaj. No i do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.